Witam Was, docent polskiemu niebrowary.pl. Chciałem powiedzieć Jabberwocky Junior, ale prawie jak Spitzbergen, ponieważ mamy piwa, podobno kraftowe, przywiezione przez Darka ze Spitzbergenu. Tak, no, najdalej wysunięty browar na świecie. Dostałeś dyplom? Na północ. Nie. Bo wszyscy, którzy tam dojeżdżają, to mają dyplom, że byli najdalej na północ. Nie, oni mają dyplom za to, że wchodzą na Golacha do wody. Na Golasa? No, grubo, nie? A jaka jest odległość od North Pole, tego browaru? Oni się chwalą tym? Nie, to jest około 1000 km jest do bieguna północnego. Czyli całkiem sporo, a jednak to jest już bliżej nie można. Okej, okay, czyli to jest browar norweski. Spitzbergen jest bez własności teoretycznie. No. Znaczy zarządzają nim Norwegowie. Masz 5 miast, z czego 3 to są radzieckie miasta, bo one są już niezamieszkałe. W jednym się pojawiają ludzie, natomiast ogólnie są to miejsca już niezamieszkałe. Tylko łodzie atomowe. I dwa miasta są norweskie. Natomiast największą mniejszością zamieszkującą Spitzbergen są badacze. Tajowie. Nie trzeba żadnych papierów, żeby przyjechać na Spitzbergen. I żeby tam mieszkać i żeby pracować. W związku z tym jest kosmiczna sytuacja. Znaczy, Tajowie mi się kojarzą z Tajlandią. Ty, no i prawidłowo, i wiesz. Z takiego i tego kraju typu wyjechać w takie miejsce. Dokładnie. Skały tylko i nic. No i jest ich najwięcej. A ten browar powstał, z tego co pamiętam, w 2011 roku. I dopiero w sierpniu 2015 wyszło od nich pierwsze piwo. Czyli świeżynka. Niewiele żakowana jeszcze, chociaż może to jest jeszcze pierwszy pilsner z ich pierwszej warki. Generalnie super sprawa, żeby właśnie takie lekkie piwa, bo przed chwilą sprawdzaliśmy, żeby ustalić kolejność degustacji. Wszystkie 4,7 alkoholu, jak w mordę strzelił. Podejrzewam, że one wcale tyle nie mają, chociaż może te ich ustawodawstwo, bo ty powiedziałeś 3,5, tak, że jest dostępne w... Ale to zależy od kraju, to jest kraj, bądź skandynawski, oni są popieprzeni. Jeżeli chcesz kupić mocniejsze piwo, to musisz przedstawić swoją książeczkę alkoholika. Słuchajcie, bo to też ważne. Każdy, kto kupuje piwo, ma możliwość w ciągu miesiąca zakupienia 21 piw. Więcej nie wolno. No. Jeżeli ktoś jest turystą i przyjeżdża na Spitzbergen... Znaczy takich 21, tak, takich małych. Tak. Jak żyć? Jak przyjeżdżasz, dostajesz na swoim bilecie powrotnym specjalne pieczątki. Aż dojdziesz do 21. Pokaż mi tę puszkę, bo ja... Oczywiście w niedzielę piwa nie można kupić. Jestem zaskoczony mętnością. Zaskoczony mętnością tego Pilsa? Piwa. Ja jestem zaskoczony grafiką tej puszki. A? Równie dobrze mogłaby być czysta. No pachnie jak brzeczka, Rafale. Brzeczka. No. Tak pachną piwo bezalkoholowe. A coś w tym jest. No dobra, to zdrówko za eksploratorów. Za najsilniejsze piwo świata. Skol. 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 Tak, brzeczkowe. Ja. No. Taka orężatka, Jezus nie? Maria. Taka orężatka. Ono w ogóle nie jest pilsem. Nie no. Ono jest nawet jest takie pomarańczowe, cytrusowe. Nie wiadomo skąd właściwie. No bo kraftowe, Tanka. Czy tutaj może piszą, że dodali jakiś chmieli ciekawych? Ale faktycznie konia z rzędem, kto by zgadł, że to jest dolnej fermentacji piwo. Nie, absolutnie tutaj. Typie lager. Nie no, podają oczywiście Jan, Water, Jesi. Nie, przepraszam, bo to, w jakim to narzeczu jest? Jesi, Malas, Humala, Hilva. Może to odczytają. Albo Jan, Malt, Humle, Gier. No to będę dobrze pasuje do tajskiej kuchni, nie? Rewelacja. Svalbard Bryggeri. O, nawet jest mapka, że rzeczywiście są najbliżej The North Pole. Tak, tak, chwalą się tym. Tutaj makro nie ma, więc nic nie zobaczycie. Ale faktycznie... No ale warto spróbować chociaż raz w życiu, nie? Tak. No. I wystarczy. No dobra, przechodzimy do kolejnego.
czyli Weissbier. Ja podejrzewam, że one się nie... Podejrzewam, że to tak, że... Nie udało mi się sprowadzić ciemnego piwa. Niestety ograniczenia właśnie jeśli chodzi o zawartość alkoholu. To jest takie piwo, żebyś się do niego nie za bardzo przyzwyczaił, nie? Żeby tam było jakieś takie charakterystyczne, żeby się pokochał. Ale wiesz co jest fajne, że za to piwo płacisz znacznie mniej niż za każde inne w Norwegii. Bo Spitsbergen jest strefą wolnocłową. W związku z tym to piwo nie kosztuje strasznych pieniędzy. Nie kosztuje 40 zł, a kosztuje 20 zł. To jest pszeniczne, tak? Rafał, wygląda tak samo. Mętne złote. Czy pachnie brzeczką? I grafika jest, bym powiedział, taka sama. Podobna? A nie. Smak jest również podobny. Troszkę więcej banana. Tak. To prawda. No minimalnie. Minimalnie. No, tak. No minimalnie, no. Ja to czuję jakieś takie skiśniałe jabłka. Skyl! Bo zimno, to szybko pijemy. Ale żeby jakoś strasznie daleko od tamtego było. Nie. Myślę, że jesteśmy blisko. Nie no, jest to muśnięcie pszenicy tutaj. Jest. Czuć, że to są inne drożdże. Wiecie co, ja mam przemyślenia na temat generalnie kraftu i powiem wam, że te piwa w ogóle się w te przemyślenia nie wpisują. Także to jest coś niesamowitego. One faktycznie są bardzo podobne jedno do drugiego. Ale wiesz, jak ono fajnie smakuje tam na tym biegunie północnym? No. Bo my tutaj sobie elegancko siedzimy w prawie centrum Europy, to nam to smakuje w ten sposób, ale tam to troszkę inaczej smakuje jednak. I coś takiego wypić tam, to naprawdę jest treściwe piwo, ma smak. Co ty gadasz? Jakie treściwe? Tam no, jest zimno jak cholera, no, ale jak w kieleckim. Zawieź to do Kielc i zobacz, czy będzie smakowało. Naprawdę nie. No. Ale uważasz, że jest wodniste? No pewnie. Czysta woda, no nie wiem. Nie. Też się nie zgadzam, że ona jest wodniste. To się nie zgadzam, że ona jest wodniste. Nie, no ale każdy ma prawo do swojej oceny, nie ma problemu. Więc jestem zdziwiony, że one nie są wodniste. Nie dodali wody z lodowca. Tam. A wiesz, jaki genialny masz lód? Bierzesz lód, trzymasz sobie go spokojnie w ręku. Nie masz żadnych problemów, nie stopnieje ci. A powiedz mi jeszcze o tym nakazie noszenia broni. No nakaz noszenia broni jest dla wszystkich, którzy wychodzą z jakichkolwiek pomieszczeń. Znaczy nie wolno chodzić sobie bez broni. W związku z tym pierwsze co robisz, to przyjeżdżasz, odbierasz sztucer i możesz dzięki temu chodzić w ogóle po mieście, tak? Znaczy, a już nie mówiąc o tym, że znaczy, gdybyś, możesz wychodzić poza miasto, nie? Gdybyś nie miał pozwolenia, w sensie, że miałbyś rejestrowany, byłbyś w Polsce tak jako osoba, nie wiem, skazana, bo coś musiałeś przedstawiać przed wyjazdem, musiałem tak? wziąć z sądu zaświadczenie, że jestem o niekaralności i na tej podstawie wnioskowałem do gubernatora Spitsbergenu, żeby wydał mi pozwolenie na broń. Tymczasowe takie, tak? Tak. I poszedłem do dosłownie jakby sklepu spożywczego, wypożyczyłem strzelbę Mausera. Przy okazji kupiłeś piwo. Przy okazji kupiłem piwo i nie mają z tym kompletnie żadnego problemu. Do strzyżce. Nie no, ja miałem Mausera. Miałem Mausera, dostałem naboje, po 10 sztuk rozdają, można pobrać więcej i dzięki temu mogłem wyjść w ogóle poza miasto. Ale na miesiąc, czyli 21 piw na miesiąc i 10 naboi? 10 naboi, nie, oczywiście naboi, z nabojami nie ma problemu, naboje możesz dokupić, a na piwo możesz pójść do knajpy i wtedy za nie zapłacisz 60 zł. A, czyli na piwo w knajpie nie ma ograniczeń? Na piwo w knajpie nie ma ograniczeń, ale płacisz za nie 60 zł. Chyba, że zastrzelisz jakiegoś innego turystę i zabierzesz mu kartki na piwo, tak? To wtedy... O, no 20. Jest dodatkowo. Nie, ale to jest imienne chyba, nie? Nie, no po mieście nie wolno ci chodzić z nabitą bronią. Musi być magazynek widoczny, że nie ma tam żadnej broni. Plenty, to już im wystarczy. Plenty of American hops and caramelized malt. A to tak szybko przechodzisz do tego? Znaczy, bo już nie mamy możliwości. No, halo, 0,3 na trzech chłopach. My tutaj ze środkowej Europy jesteśmy. No. To pijemy trochę szybciej. Przewiduję, że barwa będzie ta sama. Nie no, ma być karmel i amerykański chmiele, chociaż te amerykańskie chmiele... Jest! No to bardziej... No karmel. 2 BC do góry. Tak, jeszcze tutaj tobie.
No i tak właśnie zrecenzowaliśmy już prawie, proszę bardzo. Niech sprawdzę tę oryginalną grafikę trzeciego piwa. No różni się, strasznie się różni. Aromat brzyczkowy. Dobrze, no cóż zrobić. Ale ja mówię, na Spitsbergenie by inaczej smakował. Pachnie chyba najgorzej z nich, bo jest najbardziej takie słodowe. To no prawda. Chyba, wiesz co, ale przynajmniej pachnie. Tamte to naprawdę były cienkie, straszne. Ale tutaj jest bardziej właśnie słodowe niż cytrusowe. Oj, najbardziej takie wyraziste, nie? No tak. O Jezu, kwaskowe ono jest. Troszkę jest. Kwaskowe. Ale one wszystkie nie, są to blisko wody. Naprawdę. Nie. Znaczy to jest najgorsze, bo jest kwaskowe. Pszenica mnie najbardziej smakowała. Taką pszenicę spokojnie mógłbym tam pić. Tam. Tylko ile płaciłeś za te puszki? 20 zł za sztukę, minimum, nie? Wiesz co, myśmy się przyzwyczaili. Tak, nie więcej. No, myśmy się przyzwyczaili do pszenicy, która jest no, trochę mocniejsza, trochę bardziej intensywna w smaku, moim zdaniem. Naprawdę. Na zimny klimat to są wszystko takie wychładzające piwa. Znaczy ja już się trzęsę po prostu, jak już się ubrałem, to się trzęsę. No. Nie ma w tym w ogóle kalorii jakichś takich, które no ale może taki chórok ma być, no. Znaczy to piwo jest fatalne, jest kwaśne. Ono jest kwaśne. No jest bardziej kwaskowe, to prawda. Taki kompocik, nie? Wigilijny. Troszkę tak, no ale dobrze, no. Znaczy, ja mówię, no, gdybym miał spędzać tam czas na tym North Pole, sporo piw norweskich. To jest typowo norweski. To jest kraftowy jakiś taki browar. To jest jedyny browar na Spitsbergenie i to jest browar zdecydowanie kraftowy. Zobaczcie, pakują w puchy. Tak, i nie ma większych puszek niż 0,3, nie ma butelek, tylko i wyłącznie puszka jest. A robią w ogóle coś mocnego, w sensie jakiś coś koło 8%? Nie, jest stout, ale on nie jest aż taki mocny, on chyba przekracza 4,7. Ale czy oni argumentowali, dlaczego puszka? Czy... Nie wiem, nic kompletnie. Bo się lepiej chłodzi, szybciej. Tam to mogliby w termosach to rozlewać, wiesz? Pale Ale dla mnie kompletna porażka. To jest piwo najgorsze, niewypijalne i sorry. No ale wypiłeś. No po łyku mieliśmy, no. Warto było raz przynajmniej w życiu napić się teoretycznie najzimniejszego piwa świata z najbardziej wysuniętego na północ browaru kraftowego świata. Ja chciałem powiedzieć, że Junior wcale nie jest takim najzimniejszym lokalem tutaj. No, tak, dowód na to, że jednak jeszcze białej ręki nie mam. A te kurtki, czapki, rękawiczki to jest tylko taka stylizacja. Magia kina. Prawda czasu, prawda ekranu. Tak, słońce też nie świeci. I to nieprawda, że wcale nie grzali. Nie, absolutnie. To na razie, cześć. Na zdrowie.